Cześć, siemanko, witajcie, z tej strony Matikonix i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku na serii Polska Typowa Wieś. Dzisiaj ze mną oczywiście się sąsiad Kamilos. Witam. I w dzisiejszym odcineczku, jak widzicie, mamy wrzesień, czyli zaczynamy dzisiaj wykopki. Dokładnie mówiąc, będziemy sobie oczywiście kopać nasze ziemniaczki. Najpierw wykopiemy sobie u siebie i zależnie od tego, jak będę, ile będę miał minut odcinka, to pojedziemy i jeszcze pokopiem sąsiadowi. Sąsiad przyjechał tutaj swoim ciągniczkiem z przyczepą. Ja przyczepę też do ściątki zapiąłem i będziemy sobie w dzisiejszym odcinku oczywiście kopać te ziemniaki na sam pierw, a potem będziemy sobie je zbierać. Także na sam pierw? Tak. Na sam pierw będziemy kopać. Na sam początek się mówi, a nie na sam pierw. Dobrze, nie ma problemu, na sam początek będziemy kopać. To jedziemy, sąsiad. Zapiąłem tutaj sobie kopaczkę, 30 sobie jedziemy. To weź na kopaczkę. Na kopaczkę wstań. O, ich przykucnij sobie fajnie, ty. O, o dobrze, dobrze. Bralu, byś wcale nie spadł. Dobra, jedziemy. Nie, trzymam się za kabinę. Nie ma problemu, o, teraz to naprawdę wygląda. Ogólnie miał być dzisiaj Dawid, ale niestety nagrywamy to o 22 godzinie w piątek i Dawid do roboty idzie niestety, więc no musimy to we dwóch nagrywać. O 20 w piątek, 22. Tak, o 22 w piątek chłopak idzie spać. Dobra, złaś, sąsiad, bo ja tu muszę. O co? No tu muszę opuścić, wiesz? Nie tak, tu mnie. Opuszczamy. Łącz chociaż, ta siuntka, ta cieska się. Poczekaj! Okej, tu damy. Czekaj, damy, no ile jest, 3 na godzinę damy. I damy automatyczne wypierdalanie. Dobra, jedziemy. O, kopię ziemniaki dzisiaj. No oczywiście to jest odcinek specjalny z wykopków, w sensie takim, że no, dzisiaj nic innego nie będziemy robić poza kopaniem i zbieraniem tych ziemniaków, bo ogólnie wszystkie prace, które trzeba było poogarniać, to zrobiłem poza odcinkiem, ogarnąłem te sianokosy, pola poogarniałem, co trzeba było dokończyć, to poogarniałem tak naprawdę. No i przewinęliśmy tutaj do września, żeby sobie móc dzisaj wykopać te ziemniaczki. Poplon już urósł, lecz dzisiaj sobie z nim dzisiaj nic nie będziemy robić. Dzisiaj kopiemy sobie ziemniaczki oraz będziemy sobie je zbierali. W kolejnym odcinku, ogólnie kolejny odcinek to będzie odcinek też ze września i w kolejnym odcinku będziemy sobie kontynuować jakieś prace oczywiście w polu oraz będę chciał sobie na tym polu, w sensie tych dwóch, pomiędzy tymi dwoma polami wyciąć te drzewa, o których mówiłem w poprzednim odcinku, że będę sobie je chciał wyciąć, żeby móc te dwa pola połączyć w jedno i zasiać tutaj pszenicę. I muszę to zrobić teraz na jesień, bo w październiku muszę tu zasiać sobie, czekajcie, musimy to bardziej inaczej to wykręcić, zasiać pszenicę dla kurek, więc musimy sobie zrobić tak czy inaczej w ten sposób. Dobra, teraz musimy sobie wycofać. Kurde, ci powiem sąsiadze tutaj ciężko. Gdzie co ty teraz robisz w ogóle? A tak patrzę na gospodę, co tam mam na porobione, czy nie? Dobra, to przecież będziesz 3 dni. No, ja już drugi przejazd robię. Znaczy więcej to tutaj nakręcanie mi czasu będzie zajmowało niż same kopanie tak naprawdę. Bo no tutaj nakręcanie, w sensie z tej strony jeszcze w miarę git, bo tam nie było do zasadzone do końca, ale z tej strony Dawid sadził i jest zasadzone do końca i ogólnie będzie źle wykręcać, więc tam trzeba gdzieś padem dokopać. Tutaj będziesz wykręcał. No tak. Tak trzeba będzie zrobić. Dobra, sąsiad, weź tu podjeżdżaj, siuntko albo tym. No przecież ja to zbierę na dwa wiaderka, bo poczekaj. No ale to zbiera moimi wiaderkami, po stoliczu co mają. No ta, no ale i tak będę za chwilkę zbierać. Nie, no tu ziemniaków. Tu ziemniaków będzie sporo, myślę. W sensie, z tego pola nie wiem, ile tu jest, 10 arów, nie wiem czy tutaj jest, tak szczerze mówiąc. Ale tak myślę, że tutaj tą moją przyczepkę i twoją zapełnimy, tak myślę. Szczerze powiedziawszy. Ale to jest przyczepa, no przyczepka. No moja to jest przyczepa, bo tam większa jest. Dobra, czekaj, ja tu nakręcę. Sobie. Wuja. I gaz do... nie dokończę. Boże, ja mówię, zastanawiam się co się dzieje, a ty... Ja mówię co... Ja tu muszę połowę gospy okrążać, żeby wycofać. Dobra. No niestety, tak trzeba sobie radzić jakoś w życiu, niestety ludzie wam powiem, że tak trzeba, o, tak wam powiem. Mikrofon urwałem prawie. Jo, czekaj, tu kopię dalej. To ja ci powiem, tu wykopię jeszcze 10 minut i będę miał wykopany chyba, tak mi się wydaje. Duże ci zajmie to nakręcanie niż kopanie. No, no mówię właśnie, że... Boże, po ziemniokach! Gdzie po ziemniokach jeździsz?
Ty! Co to z tych ziemniaków będzie? Co wiesz, ładowałeś, że pognił wszystko? Soki wycisnął i chuj z tych ziemniaków będzie. Niecie. Dobrze, że wiaderka ziemniaków nie zbierają. Niech nie zbierają. Daj no ci to popa. Czekaj. Proszę. Jak nie zbierają? Bo ty musisz tymi wiaderkami, zaraz ci pokażę. Bo ja trochę... wiem, już umiem, tylko że wysypałem. Bo tu nie jest tak 19, że wystarczy, że położysz i ten, tylko ja ziemniaki. Tu musisz się rzeczywiście te wiaderka pochylić, żeby to się nazbierało, nie? Tutaj to realnie troszkę działa, nie? Jeszcze realnie by było jakby serio ręcami to wziąć. Czekaj, muszę mieć na pojemność. Nie, mi się opłaca to wyłączać za każdym razem. Po co? Gdzie to wiaderko? Ej! Co? Zgubiłem wiaderko. No weź, bo tylko dwa są. Nie, zgubiłem. Ej! Też zbierał. No, co tam? Jest wiaderko. No nie gadasz, że wiaderko zgubiłeś. Tu, w zimniokach, tu. Boże. Zabym przejechał. No tu kopię. No trudno. Je! Co? Musisz biegać z tym wiaderkiem? Poleciałem na nim, bo to jest... Nie, zrąbane to jest takie. No ty musisz powoli tym, a nie. No przecież idę powoli. A, siuntko podjadę jeszcze. O, będzie pobiegł. 111 mają tego wiaderka, już to. No to bardzo dobrze. Będzie 1-1-1. 0-7 zgłoście. Bo... Nie wiem. Co ty tak... Ale ty powoli chodź z tymi wiaderkami. Ja powoli, przecież ja tak chodzę. Przecież ja widzę właśnie jak chodzisz, chyba. Raptem cię tepasz. Ja to swoje przyniosę do jutra zbierać. Dobra, tu wyłączę to. Czekaj, bo... Dobra, tu pojadę teraz. Boże, tu mi się wysypuje, tu się wsypuje. Co to... Boże, ale sąsiad, ale ty na przyczepę sypa, nie pod przyczepę. Jezu. Jak? No pod przyczepę sypiesz, górka się już usypała. Poczekaj, sąsiad, bo... Tak, wiaderka są pośledzone. Pod ten. Mówiłeś tak na... Środek przyczepy. Sobie. Nie, bo one powinny być, że jak się stoją do góry, to one powinny nabierać, a one nie nabierają. Wtedy trzeba je pochylać. Takie gówniane. No najlepiej na wiaderka z góry rzucić winę, nie? No bo trzeba pochylać. No, nie, wiaderko byś położył o tako i chuj, i by się wysypało, nie? To trzeba było wiaderka przedziurawić. Szkoda, że gabli nie ma. Gablami no. By nie zbierali. Wymyślałem nad grabianiem jakimś tam jakimś tym... Widłami. Bo nie wiem, czy do tego farminga chyba wyszły jakieś widły, na pewno odstawię. Ale te widły, raz kiedyś pobrałem do ziemniaków jakieś widły, bo chciałem na odcinek, ale jakieś zbugowane były, to stwierdziłem, że będę wiaderkami ładował. Nie wiem, czy to były, chyba miałem odcinek albo z wieśniaków nagrywać, albo z sąsiadów zajebałem. Co? Nie wytrzymał teraz. Takie, bo tu muszę wycofnąć. O. Przecież ja 3 dni będę tą przyczepkę zbierał. No zaraz ci pomogę, poczekaj. Ja już zapomnę. Muszę wykopać. Trochę wykopię i... O. Będzie dobrze. No te pole nie jest duże, to malutkie pole było zasadzone. W kolejnym sezonie będziemy mieli już dużo większe pole i tamte ziemniaczki. Tam ziemniaczków będzie dużo więcej na pewno. Gdzie będziesz je dawał w ogóle? No na polu, które będę w dzierżawę brał albo kupywał. Ale mi chodzi, gdzie będziesz te wysypywał? Te? No. Szczerze mówiąc, myślałem nad tym. Ja albo gdzieś tutaj na gospie je spróbuję przetrzymać, albo po prostu je sprzedam, nie? W sensie trochę zostawię sobie nasadzenie, bo dużo nasadzenie pójdzie na wiosnę. Ale no większość bym musiał sprzedać, nie? Bo nie mam żadnej piwniczki ani nic. Więc no tak sobie właśnie myślę, że prawdopodobnie większość sprzedam. No i trochę też zostawię na sadzenie, nie? Także ale to dla świńca muszę zostawić, nie? Jak chcesz sąsiad, to możesz kupić ode mnie ziemniaków. Po co? Tam trochę z Dawidem zostawimy na zimę, trochę na zasadzenie i trochę sprzedamy. Nie wiem, nie widać nawet, czy to wiaderko jest pełne, czy nie. Takie było opuszczone. A czy podniesie, to pewnie pokazuje, że pokazuje. A tu jeszcze z 5 minut pokopię, może trochę dłużej i będę miał wykopane. I ci pomogę to zbierać. Bo z tego co widzę, to szybko to idzie. Już? Ty, no to czekaj, to ja zaraz siuntko podjadę, czy na 60. Nie, no jeszcze. Ej, no to my tego nie zmieścimy w dwie przyczepy. To jeszcze jumpierem przejadę. O kurde. No to rozrzutnik weźmiemy, albo rozładuję swoją przyczepę. Nie, ja mogę jumpierem przejadę tą moją przyczepę. Nie, no nie będziemy tu dużo wjeżdżać tu. Czemu?
Bo nie. No ale przecież taką jak ty. Masz przy tym. To ty pierdolisz, ja mam większą. Mniejszą. Znaczy mniejszą, przepraszam, ty masz dużo większą to przyczepę. No ile masz ty? 3 tony. Aha, to było 5. No właśnie. Weźmie najwyżej, jak miejsca nie starczy, to na moją rozładuję i będziemy dalej na moją sypę. Nie będziemy tu twoim karibry tym wielko wyjeżdżać. Przepraszam za przekleństwa, ale troszeczkę wiecie. Spokojnie, nic się nie stanie. Wszystko jest pod kontrolą, nie ma problemu. Tymi zimiokami. Trzeba było się pobudzić, nie? Wiecie. Nie. Kurde, o 20. Nieraz jak nagrywamy ogólnie na takich późnych porach odcinki, to nieraz na przykład nie wiem, pod koniec już tych odcinków jesteśmy tak zmęczeni, że to widać, że my już tam się nie chce po prostu. Więc wiecie, jak trzeba nagrać. Bo Kamilka w niedzielę nie będzie, jeszcze jutro będziemy nagrywać. Więc stwierdziliśmy, że no, strujemy tutaj, nie? Ja wróciłem, bo z kolegami wiadomo, piąteczek trzeba było wyjść. Coś tam ten. Ale co, no nagrać trzeba, nie? A że łatwy odcinek, bo żadnych tutaj pierdół takich nie wiadomo co nie wymyśliłem, tylko same wykopki. No to stwierdziliśmy, no dawaj nagramy, nie? No i nagrywamy ten odcinek właśnie. Wy go widzicie chyba bodajże we wtorek albo poniedziałek, nie wiem. Bo my zazwyczaj odcinki tutaj nagrywamy. Znaczy ja ogólnie teraz nagrywam najwięcej na weekendach po prostu, bo lepiej mi jest nagrać teraz, nie wiem, w jeden dzień czy dwa dni nagrywam wszystkie odcinki na cały tydzień. Bo na tygodniu wolę sobie po prostu już mieć ten odcinek nagrany na spokojnie i nie wiem, go zrenderować, wrzucić i jakby mieć już go wrzucony. Wiadomo, czasami się tak zdarzy, że no trzeba nagrać jakoś, wiecie, najgorzej jest tak, że muszę nagrać na przykład odcinek i wrzucić go samego, tego samego dnia, bo zazwyczaj jak tak jest, to te odcinki pojawiają się o 23, nie? Bo internet mam z żabki, czy tam nie wiadomo skąd i... Dobrze, z Biedronki. Z Biedronki może też być, z Lida. A w ogóle Lidr czy Biedronka, sąsiedzie? Nie wiem. Jedno to i to samo, nie? Tylko inna nazwa. Jo, nie, no ja oczywiście Team Biedronka. Obydwoje ludzi okradają. No właśnie, tak jak wszystko. Nie, sąsiedzie? Dokładnie. No. Tak, sąsiad też mnie okrada. Ty dobrze wiesz, co się okradają na pewno. No właśnie ty. Dawaj to jest świątkę, bo pewno. Już? Teraz ja podjadę. Czy ty podjeżdżasz? No to se podjedź, jak chcesz. Umiesz tam? Gwoździem odpolić? No. Przecież ja mam taki sam, ten. Biegi tak samo wszystko. No cóż, to racja, to racja. Sąsiad. Gdzie ja to? Tu zostawić? Jo, no chwosty były, ale to żebym pryskał, jak wiecie, na odcinku. Może pojedziemy w przedrag te zimniaki na odcinku jeszcze. No właśnie tak myślę, no co, no bo nie będzie iść położyć, tak szczerze mówiąc. Chcę się wysypać no, bardziej niż położyć. Więc ja chyba po prostu je sprzedam. W sensie nie wszystkie ziemniaki sprzedam. Tam trochę ziemniaków sobie zworkuję w workach i będę no miał na wiosnę. No ten po przyczepę i moją zabić te dwa zostawy, nie? To wiesz co, to jak to zróbmy tak, jak naładujesz tą drugą moją siuntkę, to pojedziemy we dwóch na skup i i sprzedamy. No, i myślę, że tak będzie najlepiej. Dobra, bo tu no ogólnie... tylko w tej siuntce to musisz mi pomóc trochę, bo to zejdzie. No czekaj, bo ja tak teraz myślę, że chyba trzeba będzie po prostu teraz wycofywać, bo już tutaj nie nakręcę. Bo tu jakiś tam gruz był leżał, nie? To teraz będę musiał tu wycofywać. Próbujemy wycofać elegancko tutaj to kopaczko. I będzie dobrze. Tymi wiaderkami. Ej, no to tych ziemniaków tu wciul będzie. Znaczy, bo ogólnie no. Jak wiemy, jak się kopie kopaczką tą tutaj, to nadaje tych ziemniaków dużo więcej niż kopiąc na przykład oryginalnym kombajnem. No ale, tym więcej, tym lepiej. Wiecie o co chodzi. Czemu tak jest? Czemu tak jest? No bo to wysypuje na ziemię, nie? I to się mnożą te ziemniaki przez. Już dawno było, z rok temu odkryte jakoś, każdy w szoku był. Wow, co tu się stało, nie, że kopaczka więcej ziemniaków daje. Były filmy nagrywali, normalnie, to z rok temu było. Pamiętam. I potem i pamiętam, że to był jakoś moment właśnie, jak kupywaliśmy Ankę na, w sensie kombajn do ziemniaków, Ankę na wieśniakach. I to było jakby jakimś wtedy po momencie i my wtedy tak z Dawidem mówimy, ej, to może nie kupujmy tej Anki, to będziemy mieli więcej ziemniaków, nie? No ale, a ja mówię, no ale ludziom powiedzieliśmy, że kupimy, a on mówi, no kurde, no w sumie, no dobra. Się to... Co ta przyczepa twoja taka krzywa? Co krzywa? Coś ty z nią porobił?
co? Ja nic nie zrobiłem. No chodź tu na chwilę. Stań sobie tu z tyłu. No co? Tu z tyłu stań, tak jak ja. Tak na wprost, po środku z tyłu, tu. No. Widzisz taka krzywa? Bo pewnie stoi jakoś stań. Nierówno. Ale krzywo przyczepam w sensie. Tusia, żebyś ty nic coś innego krzywnego zaosmieniał. Jako krzywo przyczepa. Tylnie burta to w prawo. Ziemniaki najechałeś. Dlatego no. Tak. Gdzie? No najechałeś. Nie. No w ogóle. No nie, na ziemniakach nie stoi przecież. Nie, nie stoi. No nie. Szczołowy zbieram na krecie. Ogólnie ludzie, ja wam powiem tak. Yes. Wczoraj sobie chciałem pójść spać, ale że wczoraj wywaliłem litr energetyka, to mi się spać nie chciało. Historia życia. Jest druga, no historia teraz życia. Jest godzina druga w nocy i tak sobie myślę, kurde, może by tu coś pooglądam, nie? Chodzę na YouTube'a, nic ciekawego nie mam. I wyświetla mi się mój stary odcinek z, uwaga, jakiej serii? Sąsiedzi na Bajecznej oczywiście, nie? Był to siódmy odcinek, nie? Gdzie tam sadziłem ziemniaki, nie? Mówię, dobra! Zobaczę coś ciekawości, co to ciekawego było, nie? I jak ja sobie to obejrzałem, to tak szczerze wam powiem, że mimo, że no porównując do teraz, no to było wtedy to takie, no... Wiecie, to zero dopracowania, tam w ogóle mówić nie umiałem i to wszystko było naprawdę takie, wiecie, no... No gówno, nie? Ale mimo, że gówno, to jakby sentyment do tego mam. I fajnie by to było jakby, wiesz, pooglądać. I tak sobie myślałem, żeby na przykład kiedyś na live'ie, albo zostaw zrobić... Zostaw tą kopaczkę, bo ja już mam 50%. No czekaj, już tu dokopię, dwa przejazdy zostało. I tak sobie myślałem, żeby może nie zrobić na przykład czegoś takiego jak jakiś specjalny odcinek, gdzie oglądamy we dwóch nasze stare odcinki i się z nich śmiejemy. Albo na live, albo coś takiego. Także no dajcie znać, czy coś takiego byście chcieli, bo to fajnie coś takiego jest powspominać. Pośmialibyśmy się, powyjaśnialibyśmy tam parę rzeczy, albo samych siebie z przeszłości, bo z chęcią bym coś takiego nagrał. Także wiecie, jak chcecie tego typu odcinki, trochę inne, jest cały czas granie w farminga. Dara będzie na ofy farming, to tam. Dara będzie na farming, to będzie to nagrywać. Ja już mam. No, kupiony masz, zapłaciłeś, ale jeszcze nie gra. No, jeszcze dwa tygodnie. Grać nie mogę. Jo. To jeszcze chwileczkę. Co? Po co ci ziemniaki się w Gruzie wysypały? Ja pierdzielę, to będziesz wyzbierywał, zobaczysz. Ej. No. Ręki nie mam. To kamienie w ogóle trzeba by wyzbierać. A, Sumsia, weź bielerko, tu wyzbieraj kamienie, bo kurwa, kumba i na razie ziemniaki wybieram te kamienie. Jezu, co ty tam zrobiłeś? Ziemniaki. Czeka, bo jeszcze jeden przejazd mi został i tyle będzie. Zostaw już to i weź tu wrzuć, bo... No czekaj, już wykopię tutaj. Weź się mi do odcinka. Daj, może ja wykopię. Nie, to by nie to. Daj. Nie. Co ja takie lagnę dzisiaj? Chcesz to nawaj na kopoczkę. Skakuj. Lagnę. Chcesz to daj na kopaczkę. Skakuj. Będę dociskał tu. Weź na te stanie, jak wcześniejśmy jechali na początku. Czekaj, kabiny się muszę złapać, yes. Dobra, jedź, dawaj, okay. No, wolno. Bo tu jak żeśmy dosiadali przy sadzeniu, to teraz trzeba wykopać. Znaczy, no, tak bo tu nie skręciłem. O Jezu. A coś wykopał? No, niaka zostawiłem. O, dobra. Bo tu wiesz, bo tu było głębiej zasadzone, bo żeśmy we dwóch żeśmy dociskali. Nie za wolno trochę to kopiesz? Nie, no 3 na godzinę kopię. Ja wiem co chyba. Nie, 3 jadę. Tempomata mam ustawionego. Ale mi się wydaje, że więcej powinno się jemu wyjeździć. Gdzie? No 3, gdzie 3. Z taką kopaczką się wolno jeździ. Tu jeszcze to się... To się potem szpadłem ludzie wykopię, bo tu nie ma jak nakręcać. A, pognij ziemniaki, ale wpadłem do kopie. Jo, nie będzie problemu ze mną. Dobra, zostaw już to 30 i dawaj to. No czekaj, to odstawię na gospę. No zostaw, już będziesz odstał, masz to wiaderko. Już biorę, chwila. Takiego tu. Tu odstawię to już 30 tylko. I sobie będziemy mogli to zbierać. Zresztą będzie 2-3 razy tyle. No. Przynajmniej 2 razy tyle na pewno. No wszystkiego na odcinku to my na pewno nie wyzbieramy. No nie.
No teraz będziemy... pojedziemy zawieźć, jeszcze przyjedziemy, pewno trochę pozbieramy. O Jezu, jak mi FPS-y spadły! 47! Kurwa. Ja 60 mam na polu. No teraz już też mam 60, ale w tym miejscu koło tej szklarni, nie wiem, czy ta szklarnia mi jakby z ten, czy... Dobra, mniejsza o to. Bieramy ziemniaki. O. Co siad. O, tu już żeś nasypał trochę. Okej. No. No i czemu nie zbiera? O! No bo je trzeba pochylić. Dobra, już wiem jak. Ej, fajne, taką z taką z górko teraz jest. Zajebiste. Ty nie sypiesz pod przyczepę? Przy... O, dobra, nie sypię. Czemu? Nie, myślałem, że pod przyczepę sypiesz. Nie. Dobrze. Kurde, czekaj, bo ja to zbieram i się wysypuje. O. Dobra. Kurde. Kurde, ja zawsze... Ja nie wiem, zawsze te wykopki wyglądają tak samo, ale za każdym za każdym razem jednak to, wiesz, inaczej jakoś tak się odczuwa. Bo my zawsze jak nagrywamy jakieś te polskiej serii wykopki, zawsze cały pół odcinka kopię, pół odcinka zbieram. Zawsze wygląda na... zawsze na tej samej zasadzie jakby te odcinki wyglądają, ale nie? Ale fajna akcja. Ale zawsze to jest jednak fajna akcja, nie? Tak jak żniwa, zawsze to samo, ale jednak... Zawsze to samo, ale zawsze najlepsze. No. To tak samo wykopki. Dobra, ja mega lubię. Ze 3 wiaderka. Dwa. Już prawie cały przyczepeśmy naładowali. No, już moje, nie, jeszcze twojego trzeba trochę doładować i będzie pewnie. Weź sprawdź. Wsiądź do siunki. Nie, już jest pełno. Już? Tak. No, jedziemy. To żebym się nazbierał. No przyjedziemy, to jeszcze pewnie pozbierasz. Gdzie no, jedziemy? Tak. Poczekaj, teraz tak, musimy sobie skupa wymyślać teraz. Do jakiego... Jak górą tu? Czy wyjeżdżamy przez moje pole? Skup kolejowy. Skup kolejowy po 300 eurosów jest. Czyli to jest tutti. Ty, a to nie to ma pociągu jedź. Na tej mapie? Ty prowadź, ja bym dojechał. Ty, bo ja nie wiem jak to dojechać trochę. Czekaj, dobra, spróbujemy tam. Czyli jest tak, pociąg. Musimy skręcić tutaj. Jest pociąg na tej mapie? Mhm. To nie gadaj, że no będzie... No to gówno musimy. No to weź gdzie indziej, nie ma gdzie indziej. Bo tak ja nie chcę to, kurde, tak... Czekaj, to gdzie indziej mówisz? Ziemniaki. Jest za 280 prawie, to jest skup roślin okopowych. Okopowych. O, to może być fajny skup, ty. O, i on jest tutaj, bliżej jest. Tylko jak tam, no tam dojechać? Do góry, dobra. A, dobra, no, już wiem. No, tu, tą gówno, dawaj, no, no, jedź. To co, ja mam prowadzić? Jedź tu prosto i przez moje pole wyjedź. Czekaj, to po ziemniokach nie jedziemy, ja połączę, skoszona jest. O, ten sobie pociśniemy. Jeszcze można było trochę doładować tę przyczepę, ale no dobra. No gdzie? Przecież 100% masz. No u mnie się tak usypały te ziemniaki, że można by jeszcze ładować. Nie wiem jak. Ej, co jest? Nie daję rady, czekaj. Czekaj, ja dobrze jadę teraz? Tak, i w prawo teraz. Poczekaj no, chwilę. Zobaczę. O, tu musimy skręcić. No. O, w prawo mówię, poczekaj chwilę. Czekam, czekam. Oj, sąsiad ci powiem. Czekaj, bo chyba się zbugowały te... Co się stało? Linki. No dobra. Dobra, jedziemy. Poczekaj, bo nie wykręcę. No. Kierunek włącz. Proszę. Oj. Kurde. O, dobra, jedziemy. Ile ten twój ciągnik jedzie na godzinę? No tyle co 28. Tak? Ja no. 25 jadę teraz. Ty, jak mnie ta przyczepa pcha! Nie, 25 to. Ale mnie pcha ta przyczepa. No, trochę tam. Masakrycie. Czekaj, te testy wstawię. 24 jadę. No ja 25 jadę. Dobrze. Ale wybór fajny. To co, u ciebie... No to już u ciebie nie jedziemy na odcinku kopać. Nie, to nie ma sensu. To z odcinkiem wykopię sąsiadowi za pomoc. O, twoja 60 też zasłabia. No, to kurde, no 3300. To trochę jednak bo jest. Na godzinę. Co? Bo o na Jezu, to sąsiad trzeba było wziąć większego. Tak, John Deere'em, tak? Do John Deere'em z tą przyczepką malutką. O Jezu. Dobra. No tu się skręcamy. Dobra, przyjadę. Kurza mnie w tej siedzionce to, że ona ma ten promień skrętu taki średni. Dobra. O, fajny skup ci powiem. A jak ja sprzedam to komu do kasa, to wy czy mi? Wiesz co, jak podjedziesz, to ja sam muszę sam to sypnąć. No to bym się robił. Weź podjedź, a tu najpierw sam wysypię swoje ziemniaki. W sensie swoje przyczepę. O, ty możesz wycofać fajnie, bo ty masz ten. No właśnie, co? Ja bym tu nie wycofał. Nie? Dobra, za swoją przyczepę dostałem
tysiaka, można powiedzieć. Więc no, nieźle. Dobra, pokaż. Czekaj. Pokaż, pokaż. BOS! To jest za bardzo, no, dawaj. Dawaj. Wysiadaj. Okej. Okay. O! Ale fajnie, fajne dźwięki ma przy otwieraniu, ci powiem. Dobrze, że mi pieniądze daje. Co? Ile ci dało? Czy tobie? No nie, mi 700. Nie dało. 700. To weźmy przelej. Równe, równiutkie 700. Dobrze, nie ma problemu. Jak to a to robi? Dziwne. Ale zawsze działało w ten sposób, że jak ja no klikałem, tak, to dawało mi pieniądze, więc dlaczego tobie dało pieniądze? Nie wiem. Dziwne. No dobra, wyjeżdżam to. Dobra, jedziemy, pozbieramy. Z gospą możemy twoim jechać. Dobra, jedziemy, jak jechaliśmy, jechali. Teraz można zasunąć. Nie jedziemy przez gospę twoją? A po co? Ja jadę przez gospę. No se, jedź jak chcesz, jadę jak jechałem. Jeszcze pozbieramy chwilę i będziemy kończyć ten odcinek. I tak cały ziemniaków nie skończymy, bo to byśmy musieli jeszcze 50 minut chyba zbierać. Tam... Ale daję temu Zetorowi zaraz uszczelkę pod głowicą wyleci. No, o, ze z góry teraz jedzie suletko tam. Idzie dobrze. Kukuryna tu rośnie sąsiadowi. Tak. Jo. No, w kolejnym odcineczku, tak jak mówię, wycinka drzew, jakieś tam prace polowe, bo ale kolejny tu fajnie jak się zjeżdża w lewo w tą naszą dróżkę, nie? No, no, no. To jak fajnie to wygląda tam na początku. Aż przejechałem, nie? Muszę cofnąć. Aż żem se przejechał. Kurde. Dobra. Jestem szybciej od ciebie. Co ty pierdzie, zaraz będę... O nie. No. Czy za chłopa by nie pomogł już? Nie, bo ja żem przejechał kawałek i musiałem się cofnąć. Ogólnie. Widzisz? Dobra, czekaj, jakby tu stonąć, żeby... Żeby to było dobrze. Czekaj, ja sobie tu podcofnę może. Nie będę po ziemniakach jeździł jak sąsiad. Ja nic nie jeżdżę, proszę wypaść. Nie, w ogóle sobie wcześniej nie najechałeś na początku. A wcześniej to wcześniej. Co było, to minęło. Takie, bo tu kurde, próbuję wycofnąć to przyczepo, ale... Muszę się popalić. To będzie wycofywał. Wycofnąć coś. Sąsiad, kurde. To... Takie, bo ci przyczepę zapierdolę. Jesteś sąsiad pijany, czy co? Nie. Już. Jakie, bo tu kurde. O. Co ty? A nie, po 12 już, to już można. Co? Czekaj, bo kurde, ja tak... Nie wiem, dzisiaj zacznie zbierać to, czy co? Próbuję wycofać, bo sobie chcesz tak postawić to koło twojej przyczepy, fajnie. Ja i tak zaraz do przodu ruszę. Ale nie, bo jak chciałem... Ja tu przedciągiem zbieram o, specjalnie. Dobra, jest. Patrz, jak nakręciłem, zajebiście. Bo ja z przedciągiem zbieram specjalnie, żeby później wie. Kurde, czekaj. Chcę ruszyć do przodu i dookoła zbierać. Chwilę skupienia, widzowie. O, patrz to. To cofania. Dobra. 2 metry, 3 metry od mojej przyczepy. Dobrze jest. O, nie i teraz mogę zbierać sobie dalej. Zajebiście, patrz. To źle? Dobrze jest. Bardzo. Nieładnie. Nieładnie to crash. Bo wiaderka ziemia tu ci uzupełnię. O, co się dzieje? Tu na obiad dzisiaj co? Ziemnioki, to tam Dawid będzie strugał. Bo w chałupie się nic nie robi. Nawet nie chce pomóc kartofli zbierać. Już jaki? A to tak będę na ten godzin. Leń. To przynajmniej łobierze, boże, tak, to jest wrzuciłem. Lejbuś tak zwany. Lejbuś? Lady! My z kolegami, co o, nie? Boż... Ja ci opowiem coś. I nie trafiłem do przyczepy. Mamy kolegę, który tam ma koleżankę. Ja. I się tam raz śmialiśmy, że lady, lady, coś tam. Znaczy ja raz tam powiedziałem coś tam, że lady, idź do jajdy, coś takiego, nie? Tam jakiś czas temu, 3 tygodnie, to z miesiąc tam tak powiedziałem. Do tej pory tak się stało, tak? Lady! Trzeba to po tej stronie tu pozbierać, odłamki tam pasy do dołu. To zbierać tam tej strony od tej wydobywania. No ja czekaj, tu dozbieram, o. Jak tu już zacząłem zbierać, tu dozbieram. O. Denerwuje mnie to, że trzeba to wiaderko przechylać. No. No ale przynajmniej to jakoś tam bardziej realnie wygląda. A lepiej było w 19, jak się normalnie. No w 19 to zrzuciłeś tym wiaderkiem całe, że napełniło od razu. No i to było fajne. Według mnie to wiaderka powinny być całkiem inaczej zrobione. No. Żeby nie ręką nimi kręcić, tylko żeby jakoś zrobili, wiesz, że na przycisk się wywracają, czy coś takiego.
A ty strawy wyzbierałeś, nie? Tam tak. Dobra. No bo mi się więcej wysypuje tych ziemniaków niż nabiera. Można i tak. Ja pię. Nie, postrzelimy zaraz. Tu sobie wtedy zbierać z tym. Wymyślałeś sobie wiaderka. Na czym? Ja tą moją mogłem z tyłu co do cienka tą taką małą podwieszaną tą przyczepkę mam. Czy jak to nazwać? Jaką przyczepkę? No to podwieszane takie. No to transporter to cały, no. To się takie, to mogłem tym przyjechać. No ale przez niego się nie da wsypywać chyba. Da się. No to by było, przeważałby ci unik. O kurde, no znowu chciałem przewrócić, a mi wysypało. No mi właśnie też, tak się nerwuje. Chciałem kliknąć, a mi wysypało wszystko. Teraz będę miał pełno. Dobra, taka ja tu zbieram jeszcze. Może jeszcze raz jedziemy. To, nie, już nie będę jechać, za skończę odcinek, bo już kurde oczy mi się zamykają, nie? Już, no już kas. Już idę spać. Oj. No i mi wiaderko. Nie widzę zimy. Damy jeszcze wiaderka dawać, zaniesiemy Dawidowi pod chałupę, żeby tam miał co obierać. Żeby zbił, obierał na obiad. Będzie gotowa. Na obiad będzie, żebyśmy mieli. Kucharka będzie gotowała. Jo. Niech mi też upiłeś, żeby mi też ugotował. Leń. No, jako baba. Tak, będzie obiadek gotowy dla nas. Czekaj, tu wybierałem wszystko? Jo. No, ten latarką świeci, zimiotki, mój Boże. No, nie widziałem, tu cienie teraz są takie. Gdzie na pewno było? Masakra. O. Dobra, jeszcze tu 5 wiaderek i koniec. Trochę sobie tego... Trochę sobie zarobię z tych ziemniaków, widzę. Nie, ale dużo kuje za, myślę, że mniej. No ja myślałem, że nie wiem, zbieram właśnie ten zestaw, cośmy wywieźli, a tu się okaże, że będzie 3 razy więcej tego. Ja też właśnie myślałem, że będzie tu. Tu jeszcze wywiozę swoją przyczepę całą i jeszcze z jedną co najmniej pewnie załaduję. No to wywiozę, pewnie jeszcze twoja jedna będzie i moja chyba jeszcze. No, jeszcze dużo tych ziemniaków będzie. Także znaczy ja nie narzekam ogólnie, nie? Im więcej to lepiej. Oj. Także, no, oczywiście to bardzo dobrze, to trzeba będzie, widzę, wymaga zaorania, wymaga wałowania, wszystko to trzeba będzie, te drzewa trzeba będzie wyciąć. Jo, wytniemy drzewa, wykarczujemy pnie, załora się, wapno się sypie. Znowi tam. Co? Dawid chałupy może wyjdzie w końcu. Znaczy, bo ogólnie dzisiaj Dawid miał być na tym odcinku i ogólnie jakbym wrócił wcześniej do ale domu, wiadomo, to by był. Wyszło jak wyszło. Ale że wróciłem o tej, a że on do roboty o 4 wstaje, no to chłopak poszedł spać. Ja wstaję o 9, znaczy nie wstaję, no wstać muszę 7 czy coś takiego, ale na 9 na przykład. Chłopak o 4 będzie jechał. I co on będzie robił? No właśnie, do roboty. Nie wiem właśnie. Dobrze, że mnie wiaderkiem swoim zabrałeś do nieba. Tak? A bo ten mot jest. Boże. Oj, to przepraszam, Kamilku, nie chciałem sąsiedzi. Ja chciałem tego dobrze, żeby w stypadzie w kosmosie. Nie chciałem cię skrzywdzić. Proszę. Dobra. Dobre jest! Nic się nie stało. Oj. Pełne sum się odbędzie za to. Jeszcze twoja. No zaraz, skończyć odcinek będzie. Tyle. Patrz tak, jak tym teatr naładował tego zimnioku. Ty, no to ile mamy zebrane? A no jeszcze troszkę zostało. Połowęśmy zebrali chyba. No, się wysypało koło przyczepy, takiego, no mniejsza połowa. Się koło przyczepy wysypało. O. Dobra. A, bo już pełna przyczepa i do tego się wysypuje. Ja już paliwa nie mam. Oho, to nieźle. Dobra, na dzisiaj ludzie to by było chyba wszystko, więc oczywiście jeżeli odcinek się wam spodobał, to zostawcie łapeczkę w górę. Poza odcinkiem sobie te ziemniaczki dokończymy zbierać, pomogę sąsiadowi wykopać i też pozbierać i w kolejnym odcineczku będziemy sobie kontynuować wrzesień. Także trzymajcie się, na razie i cześć. Na razie.